No, taka normalniejsza w sumie. Ponieważ normalnie Sakura nie powinna być zdolna, powinna zdolna... Być spokojnie uniknąć mojego ataku. Nawet jeśli, co prawda jest taka silna, ale na pewno była jeszcze troszeczkę, no, jak to nazwać? Ogłuszona po ataku Hiro. Ogłuszona po ataku Hiro, o. Nie no, dajcie spokój, to jest, no, no wiecie. Ale to przynajmniej nie, zabiję panią Shrek, to jest spoko, co nie? Więc to jest spoko. Mów tak dalej, a Hina cię po prostu zniszczy. No dobra, więc okej, okay, możemy zacząć głosowanie. E? Myślałem, że z pewnością już słyszałem te słowa z ust Hiny. Myślałem, że coś powiesz Hiro, co w tym momencie. Na co czekacie? No i jazda, wszystko, zagłosujmy, no możemy przecież chyba głosować. Co nie, jesteśmy gotowi, no to jazda. Nie, nie zupełnie. E? Jak to nie jeszcze nie? No jak to jeszcze nie? Nie wydaje ci się, że coś dziwnego jest w historii Toko? Znaczy, chodzi o to, że na pewno zauważyłaś. Co? Hiro zaatakował, a potem Toko, ale wciąż na tym nie koniec. Jak to nie koniec? Powiedz swoją historię raz jeszcze. Powiedz nam, co się stało po tym, jak padłaś. Wtedy nawet ta banda zgraja zjebów powinna zrozumieć, o co mi chodzi. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, kochanie. To jest... No, a, dobra. To jeszcze nie koniec, naprawdę? Więc ten, kto zabił Sakurę, to... Dobra, jakie mamy pociski? Dobra, podsumowanie, czasopismo, raport, status i proszek. Po prostu sobie spokojnie spałam. I nagle Sakura naprzeciwko mnie. Pamiętam, że obudziłam się naprzeciwko tego magazynu. I wzięłaś zaskoczenia tego ogra. I smasznęłaś go za pomocą tej butelki. Masz to! Jebnałam ją na dobre! Gdzie miał atak w tym miejscu? Właśnie, kiedy się obudziłam, zabijałem naprzeciwko tych magazynów. Główny problem to... Drugi atak, o którym Toko mówi, że zadała... Ja powiem ci teraz pociski. Dobra. Proszek? Ja szczerze mówiąc też nie do końca jestem pewien, więc co, wszystko w twoich rękach. Dobra, ty już... Nie no, proszek chyba tutaj nie ma za bardzo nic do rzeczy, mi się tak wydaje. Posłuchajmy jeszcze raz. Tracimy całe punkty. Dobra, tu jest pierwszy. No dobra, widziała ogra, raczej nie to. I gdzie miał miejsce atak? Właśnie tam, gdzie się obudziłam. Zabiłam ją naprzeciwko tej półki. No niby to się... Wiem. Pocisk. Pociski, pokaż pociski. Pokazać ci któryś? Bo raczej nie raczej ją nie pić, bo to, wydaje mi się, że... Nie wiem, czy te ślady krwi mogą mieć znaczenie, ale to chyba nie znaczy, że ją pizła wtedy. Gdzie czekaj. Zaczyna się być robić trudno, nie? Dobra, czekaj. Prześwietlić ci któryś? A Toko nie mówiła przypadkiem, że padła przy magazynach? Magazynkach? No mówiła. Właśnie. To by pasowało, ale no. Tam chyba tego nie ma. Nie ma tego? Nie. Czekaj, zobaczę. Czekaj, co? Czekaj, jeszcze raz, co mówi Hiro? Co mówi Hiro? A nie, dobra. You got it, I smashed her good!
Chociaż mi daje się... Chociaż wydaje... A, już chyba wiem. Dobra, chyba spróbuję. A dobra, bo przecież jest, są jeszcze te... te zatrucia. Gówno prawda! Nie wydaje ci się to trochę dziwne, że ona siedziała na krześle, a nie leżała właśnie tam? No, to też. Znaleźliśmy Sakurę siedzącą na krześle. Jeżeli cios byłby zadany przy półce, to powód śmierci nie wyjaśniałby dlaczego... Na śmierci, to by nie wyjaśniał dlaczego ona siedziała na tym krześle. A, więc w końcu to odnotowałeś. To po prostu kolejne kłamstwo... Kolejne kłamstwo krzyżyczego mordercy. Na pewno jej nie zaatakowałaś, jak siedziałaś na krześle? Nie, jestem pewien, że mówi prawdę. Każdy, kto widział scenę, znaczy miejsce zbrodni, powinien pomyśleć w ten sam sposób. Tak, to mogło być. Dowód, który udowadnia, że atak był na przy... No to chyba wiadomo. Tak, środek krwi. Tak, Polka. Sakura zdecydowanie została zaatakowana naprzeciwko tych półek. Krwawy ślad przy magazynach na tym dowodzi. Więc musiała przenieść ciało po tym, jak była zabita, nie? Żeby to żeby to tak wyglądało, co nie? Że kiedy ja ją wolnałem, na pewno siedziała na krześle. Ej, proszę cię, no spójrzcie na mnie. Jak niby mogłabym podnieść coś takiego za pomocą moich scyzoryków? Coś cięższego niż mojego... A. Jak mogłabym przenieść coś cięższego niż moje nożyczki? Więc nie ma szans, że mógłbym ruszyć tego... mięsistego wieloryba. Tą górę mię... no. No tą górę mięcha. No to co to? Ten no. Gór mięcha. Beatbacks. No jedziesz. HK 47 pamiętamy. To co jest grane? Cóż, wciąż jest... Wciąż stwierdzić, że to wszystko... Że ta sprawa już się skończyła? No ale... Nie mówcie, że to serio, oj. Ja z drugiej strony... No, wątpię, ona nie miała za bardzo powodu, żeby to robić. Właśnie powóz mógłby się znaleźć sam z dupy, na przykład, jak było przy Mondo, nie? A, no w sumie. A biorąc pod uwagę, że trochę tam ogarnia te kwestie, te specyfiki i tak dalej, to może też by w tym było. Chociaż Byakuya chyba też na tym się może znać. No ale w sumie to nie pasuje, bo motywem było to, że zdrajca, nie? A Sakura no broniła ją końc. O. Chociaż mógł to być kamuflaż faktycznie. Mogłaby być inny z motyw. Zgrywała może się pojawić jakiś motyw z dupy, jak było z Mondo właśnie. Dobra, no jedziesz. Zobaczmy. No dobra, ale największa zagadka tego wszystkiego, zamknięty pokój, wciąż musi być, wciąż jeszcze nie została wyjaśniona. Wiesz, jaka jeszcze może być opcja? No. Sakura sobie zażyła to i się zabiła. Sama. I sama zamknęła drzwi. Możliwe. Dlatego tak się działa. No, jedziesz. Albo ten... albo... Chociaż nie, dobra, okej. Okay. Chronologia się zgadza. Dopóki się tym nie zajmiemy, nie możemy do końca powiedzieć, że ta sprawa została do końca wyjaśniona. Ale to jest przecież jasne! Jak tylko zabiła Sakurę, to po prostu schowała się w locker. W szafce. Czyli schowała się tam dopóki nikt nie przyszedł i wtedy otworzyła drzwi. Jak wszyscy się byli pogubieni, to po prostu ona się wyśliznęła się z tej szafki. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Powód, dla którego Toko była ukryta w tej szafce, ponieważ... Nie była. Widziałem to na własne oczy. Aha. Dokładnie. By była otwarta wtedy. Nawet jeśli wcześniej gdyby wcześniej otworzono drzwi do restroomu, Hina i ja
Zaglądaliśmy tam przecież. Zaglądaliśmy, już mu zmieniam płeć. I w tamtym momencie szafka była otwarta. Więc Toko nie mogłaby się tam schować. To niby gdzie miałaby się schować? To gdzie ona się schowała? Nie wiem. Co to jest ten cały zamknięty pokój tak w ogóle? Jak ty możesz nie wiedzieć? Przecież ty ją zrobiłaś. No to jest kuźwa w chuju rota, nie? No kurwa, no. Myślę, że fakty mówią, że... Normalnie córuszka, normalnie kuźwa, no córusza szatana. Siostrzenica Belzebuba. No. Myślę, że... To nie są mu obrączki. Dobra. No dobra, weź to już przetłumacz, bo ja to jeszcze zjebię. Wychodzi na to, że fakt, że... ja tego nie wiedziałem, to znaczy, że tego nie wiedziałem, to znaczy, że nie zabijam, co? Nie, dziękuję bardzo, do widzenia. Kłamiesz! Nie kłamie. Jak już mówiłem... Cały czas mówiłem, że to jest jeszcze więcej w tej sprawie. Ale skoro G tego nie zrobiła, to znaczy, że Sakura, że Shrek nie zginęła od ciosu w głowę. I? Nie mam pojęcia, co jeszcze mogłoby ją zabić. Takiego potwora faktycznie lepiej byłoby ukryć. To dlatego, że przeoczyłaś pewną ważną informację. Naprawdę serio coś ważnego pominęliśmy? Jeśli jest jeszcze inne wyjaśnienie, no to pewnie... I myślę, że wiem, jaki pocisk będzie wykorzystany, chyba że go nie będzie. Zaraz, zobaczmy. Mamy tak, podsumowanie Kyoko, wiadomość, raport, zeznanie Aoi i żółty proszek. Albo pocisk Monokumy, albo ten proszek, ale wydaje mi się, że Monokumy... Co to było z tym zabitym orgiem? To nie był Genocide Jill atak, więc co to było? Nie ma żadnej innej możliwości. To, co zabiło Sakurę... Nie mogę myśleć, że coś innego niż uderzenie w głowę. Dobra, walimy w Chinę. Sorry, laska, lubię cię, ale no... Gadasz głupoty. Czym walimy? No ty, co jest? Raportu niedźwiedzia. A czekaj, ja zobacz może, czy tam jest w ogóle. Jest informacja, że miała wymioty. A, dobra. No to faktycznie może mieć to sens. I... GÓWNO PRAWDA! Jak się przedłuża ten. Nawiązując do raportu niedźwiedzia, Sakura wymiotowała krwią. Myślę, że możemy założyć, że jest szansa, że to jest powiązane z przyczyną jej śmierci. W zasadzie ma nawet ślady krwi wokół jej ust. No dobrze może, ale kiedy dostała butelką, to wtedy... wtedy... nie wiem, czy przygryzła się językiem, czy coś? Gdyby tak było, w raporcie nie byłoby nic o krwawych wymiotach. Zresztą nie zauważyłem żadnych ran wewnątrz jej ust. Nawet tam sprawdzałaś? Boże, naprawdę musisz być wgryziona w te martwe ciała. Naprawdę? Nie, interesują mnie trupy. To czym się interesuje, to rozwiązywanie zagadek. No dobra, ale jeśli nie było tam żadnej rakiety, coś, to skąd się wzięły te wymioty? Pewien rodzaj reakcji związany z jej ciałem. Wewnątrz jej ciała, co? Coś jak Sakura została otruta. Otruta? Właśnie. To jest mój wniosek, do którego doszedłem, i więc nie ma szans na pomyłkę. Sprawia, że mam ochotę paść przed tobą na kolana! No też można tak. Ale została otruta? To niemożliwe. Czy to naprawdę tak trudno w to uwierzyć? Więc pozwól, że wyjaśnię ci, co się... Jak sprawca był zdolny, żeby ją otruć? Ją zatruć. Możesz to wyjaśnić? Oczywiście. Jeśli nie masz nic przeciwko.
Wszyscy morda! Zamknąć ryję i słuchać mojego mistrza. Tylko ty gadasz. No, klucz, cicho, żeby... Cicho, cisz, cisz! Nie naruszać klucz, żeby... Nie naruszać milczenia! Cicho! Który tam z wami dyskutuje? Aha, to znowu ja. Klucz, żeby rozwiązać zagadkę, jest ukryta w laboratorium chemicznym na 4 piętrze. Nie? Nie w restroomie? Czyli co, że wiedziałem to już wcześniej? Czy o to chodziło? Nie? Nigdy nie mógłbyś, biorąc pod uwagę, że poszukiwał... Co? Że podczas poszukiwań nie było cię nawet że podczas na tego... miejscu zbrodni. Podczas śledztwa nie było cię na miejscu zbrodni. No dobra, good point. Wziąłem. Jest dosyć duża sekcja w laboratorium chemicznym, gdzie jest, gdzie są duże jakieś tam wariacje mikstur i chemikali. I to, co tam znalazłem, to to. Czy to jest... to ci zna? To nie jest za bardzo potężna jakaś tam trucizna, ale wystarczy, że zabije je... Wystarczy, żeby cię zabić, jeżeli wypijesz całą butelkę. Ale jakieś tam właściwości to nie ma. Szczegóły nie mają znaczenia, tylko to, gdzie je znalazłem. Gdzie znalazłeś to? Półeczka jest podzielona na trzy sekcje, A, B and C. W sekcji A są jakieś tam suplementy diety, w sekcji B jakieś eksperymentalne odczynniki, a w sekcji C równe śmiertelne chemikalia. I to właśnie stało na dokładzie tak trucizna? Sekcja C? Tak, to jest pytanie, czyż nie? Butelka z trucizną, którą Dakia nam powiedział. Jestem pewien, że ona pochodzi z... Wiem, skąd ją ma, sekcja A. Trucizna była w zasadzie w sekcji A, czyż nie? Ale mówiłem, że sekcja jest suplementów i takich tam innych i tego innego badziewa. Dziwne, czyż nie? Jak ona mogłaby się... Jak ta trucizna mogła być wymieszana z naturalnymi jakimiś suplementami? No to, no i czemu? Ponieważ sprawca ją tam wstawił. Dlatego. Ale o co ci chodzi? Chodzi o to. Nie mogę mówić własnym oczom. Biakuja po prostu wziął, wychlał tą, przyłożył truciznę do ust. Mistrzu! Panie! I byliśmy zszokowani to, co zobaczyliśmy, ale on po prostu wziął i wychlał to na Heinał. Ale po tym, jak to już skończył, Biakuja dalej był spokojny jak zwykle. Smakuje paskudnie. O nie! Mistrz jest w poważnych tarapatach! Musisz się napić trochę wody! Nie możesz pognąć tego proszku, bo zostanie ci w gardziołku! Debilo, przecież on wybił... Przecież on właśnie wybił... Połknął. Trucizna, musisz szybko ją wepnąć, jazda! Sam smak sprawa, że mam zamiar to wypluć. Co w związku... I co to ma do rzeczy? Chyba o to chodzi. Co ty fanzorisz? Mówię o proteinach oczywiście. Mogę zobaczyć tę chwilę tę butelkę? Pewnie. Rób ta, co chce to. Dobra, Kyoko wzięła butelkę od biegu i... Nie wiem, jaki content. Chyba, że wzięła kawałek zawartości. Na palec. Na palec. Dotknęła... przełożyła... wzięła go na smak. Wzięła to na smak chyba. To jest proszek proteina z proteinami. Na nim? Oczywiście. To nie była trucizna w tej butelce, tylko po prostu jakiś proszek proteinowy. Nieszkodliwy proszek na proteiny. Co mnie zastanawia... Więc jeżeli trucizna... Jest trucizna w tej butelce, gdzie się podziała? Gdzie ona się podziała? Trucizna w butelce została... Była faktycznie... Była zapełniona tym proszkiem proteinowym, okej.
To znaczy, że trucizna musiała gdzieś być indziej. Gdzie mogła? Gdzie niby, niby gdzie? Kurwa, jak to się nazywało? Protein, to na pewno to będzie P. Dobra. R. T. Przyjemne są te, jest ten gambit, nie? No. W drugiej, poczekaj w drugiej części. Jak oni to tam spieprzyli. No gdzie jest E? I. O, N. Tylko tutaj nie mam pomysłów. Ja mam. Jak to się nazywało? Drink, okej, okay, dobra. Może... No, to sobie... Ten... O, piękno. Nice'u! Teraz kumam! Pani Maju! Trucizna musiała być wymieszana z protei... musiała być w... musiała wylądować w tym proteinowym zbiorniku. Butelce. Jeżeli proteiny w butelce na truciznę, to logiczny wniosek nasuwa się, że pozostały podmienione, prawda? Oczywiście. Zawartość tych pojemników zostały podmienione. Więc proteiny były w butelce z trucizną, a trucizna była w proteinowym kanie tym. Jeżeli to zaakceptujesz, to stanie się to oczywistością, jak sprawca był zdolny, żeby zatruć Sakurę tym drinkiem. Kurde! Święte gówno! Wszystko, co musimy zrobić, to... To wziąć to... Jedyne, co musiała zrobić, to po prostu wziąć te proteiny i po prostu sobie to wypić. Coś na tej scenie. Tutaj nowy drink? Got it. You're saying they gave her a protein drink, right? Mówisz, że dał jej... Dał jej ten drink proteinowy, tak? A proteinowy drink był w zasadzie wypełniony śmiercionośną trucizną. To raczej chyba wskazuje na Chinę. Bo po jaki chuj biakuje miałby jej to dawać? Co? I to właśnie zabiło Sakurę. To jest prawdziwa przyczyna jej śmierci. Pamiętam, że Shrek mówił o tych proteinowych tam pierdołach i tak dalej, że to jest najlepszy sposób na wszystko. Chociaż to też fakt. Może wzięła to, żeby spróbować sobie tym pomóc i też z tymi wszystkimi zakrwawieniami i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy zdążyłaby przejść z punktu A do tej szafki z powrotem, no to by było bez sensu. Ale to, co zaoferowano jej, to zamiast tego, to była butelka pełnej trucizny. I w zasadzie już wiem, kto podmienił te miksturki. Serio? Kto to zrobił? Dowód ujawniający, kto podmienił te dwa właśnie zawartości pozostał w laboratorium chemicznym, żeby każdy mógł zobaczyć. No, przetłumacz. Ślady stóp, nie? Ale przetłumacz. A, dowód, który wskazuje, że kto to... Ten, kto to zamienił. To musi być... Albo to, albo ten... A nie, chyba to, bo Dwiakuja nie widział tamtego, więc musi... A, sorry. Ja chyba jednak pocisk. Zły dowód, wziąłem zły dowód. Dobra, ja chciałem ślady. Ślady. Po prostu tu. Zagapiłem się, przepraszam. Ślady stóp, które zostały naprzeciwko półki. To jest dowód, o którym mówisz, czyż nie? Odwiedziłem laboratorium chemiczne tego baranka i wtedy tych odcisków zdecydowanie nie było. Musiały pojawić się niedaleko właśnie... O, przepraszam. W okolicach... No. Trzeba jeszcze się upewnię. Dobra. Co więcej, odciski palców były tylko naprzeciwko sekcji A, więc...
Tam, gdzie znalazłem tę butelkę, no, tam, przenoszono do, jako truciznę. Winowajca musiał udać się do sekcji A, żeby podmienić truciznę i proteinę i zostawił swoje ślady stóp. A biorąc pod uwagę, jak jasne są te ślady, możemy wykminić, do kogo należą bez problemu. To, co musisz zrobić, to wskazać, czyje to są ślady. Więc dawaj. No zobaczmy, kto... It was me. Znaczy, to było szybkie. No. To była mnie. The footprints. Te ślady są moje. China? If you're all gonna find out anyway. Jeśli tak się zorientujesz, jeśli tak i tak zaraz sami na to wpadniecie. I'd rather you hear it straight from me, you know? Lepiej chyba, żebyście usłyszeli to ode mnie, prawda? Killer was... Czyli Shreka zabił... Ja to zrobiłem, ja zabijam Sakurę. Tak jak podejrzewałem. Zobaczcie się go, pozwolicie w końcu. Ślady zostały pozostawione przez Trumpki. Więc nie ma co do tego wątpić. Nie mylę się? A jedyni ludzie, którzy tutaj noszą Trumpki, to... Trumpki. Jedynie, które noszą Trumpki, to... Na pewno to jest powiedz. Dawaj. Ja i Hina, to tylko my. A, i Byakuya, to wyjaśnia, dlaczego ty... Te ślady muszą należeć... Makoto, czy nie są twoje? Nie! Dobra, więc dawaj swojego buta i zaraz sprawdzimy, porozmawiamy rozmiary. Jeżeli te ślady butów nie należą do Makoto, to jedyna, to została tylko jedna możliwość. Tylko China. Ponieważ China zachowuje się dosyć dziwnie, odkąd się ta rozprawa zaczęła. Strasznie ci spiew do tego głosowania, czyś nie? Cały ten czas próbowałaś podpiąć zbrodnię na kogoś innego, czyż nie? Nie wierzę w to. Więc może uwierz? Co ci nie pozwala wierzyć? No przecież one były tak ze sobą blisko. I to właśnie... Co? Razem planierowały pierogi. Dobra, weź to zdanie. I to pewnie dlatego... I właśnie dlatego wszystko tak się potoczyło. Ponieważ były tak blisko, Sakura nie myślała dwa razy za bardzo, co jej daje China w tym zbiorniku. China użyła jej zaufania, żeby ją zabić. Zdecydowała... Oszukała ofiara i próbowała zwalić to na nas. Jeżeli mam to powiedzieć, China, jak na ciebie, to był całkiem niezły plan. Niezła intryga. China, czy to prawda? Czy ty naprawdę zabiłaś Sakurę? I jeżeli tak, dlaczego? Dlaczego miałabyś to robić? Znalazłem ją w rec roomie, była ranna. Chciała, żebym dał jej ten proteinowy drink. Ale kiedy poszłam po ten proszek do laboratorium i wtedy coś do mnie dotarło nagle. China, łżesz jak pies. Drzwi dobra, były przecież... Dalej. Drzwi były... A nie, dobra, mogła je wtedy... Nie, ty, ale Drakon, to nie ma sensu. No dobra, kto zamknął wtedy te drzwi? Właśnie, Sakura musiałaby to zrobić. Chyba, że Sakura zrobiła to właśnie dlatego. Znaczy, China wyszła i Sakura to zrobiła, żeby odsunąć od nią podejrzenia? Więc teraz mam szansę zabić jej. To ci przychodzi na myśl, tak? I właśnie dlatego podmieniłaś ten proszek i dałaś jej tą zatrutą mieszankę. All at once.
wtedy wybiła to wszystko naraz. No i wtedy... Stoć! Nie przekonuje mnie to. Nie jesteś za tym, żeby twierdzić, że to ona mogłaby zabić najbliższego przyjaciela. Jako ja też nie chcę mieć oczekiwania.